Nazywam się Barbara Stryjak. E, urodziłam się w Manchesterze 3 maja w 1954 roku. Mój ojciec, Julian Stryjak, urodził się w Ochędzynie w niedaleko Wieruszowa 3 lipca w 1908 roku. E, moja matka urodziła się 12 lipca w 1913 roku w Białymstoku. Mój ojciec dotarł do Lwowa i tam pracował jako nauczyciel przed II wojną światową. Ożenił się tam z nauczycielką Ireną z Domu Ciszewską, no i oboje mieszkali, normalnie pracowali w Lwowie przed wojną. Moja mama w, w Białym Stoku była wykształcona w domu, do, do domu przychodziła nauczycielka. Moja mama skończyła kurs pielęgniarski w Białym Stoku, no i częściowo pracowała w tym, w tym zawodzie do, do momentu rozpoczęcia wojny. Ojciec był powołany do wojska 1 września i wyjechał na wojnę i walczył pod Płockiem w obronie Płocka. Był ranny pod płockiem podczas kampanii wrześniowej i był wzięty do niewoli przy, przez Niemców. I ojciec przesiedział całą wojnę w, w, jak, jako jeniec wojenny w, w niewoli w Niemczech i został wyzwolony 9 maja w 1945 roku. Moja mama mieszkała w Białym Stoku z rodzicami, z młodszą siostrą i, i z młodszym bratem. E byli w, w Białym Stoku przez pierwsze dwa lata na początku wojny, ale mój wujek w 1940 roku próbował uciec do, do Rumunii. Został złapany na, na granicy i był e, wsadzony do więzienia, gdzie siedział przez rok w Stanisławowie w dość ciężkich warunkach. Moja mama e, z Białego Stoku dojeżdżała od czasu do czasu do Stanisławowa, woziła mu paczki, e, żeby mu pomóc. Ale w, w czerwcu w 1941 roku, jak już były te, te masowe wywózki na, na Syberię, 16 czy 17 czerwca wywieźli moją babcię z Białego Stoku, pierwszą, Marię Borowską. Mojej mamy nie było w domu w ten dzień, jak, jak babcie wywozili. Jak mama już wracała do, do Białego Stoku czy do domu, to i powiedzieli, że żeby do domu nie wróciła, bo bolszewicy wywożą i że już babcie wzięli. Więc moja mama gdzieś chowała się u, u sąsiadów czy u znajomych, ale została wydana przez, przez Rosjankę, która u, u dziadków mieszkała. No i przyjechali po moją mamę i moją mamę też wywieźli. E, została młodsza siostra mojej mamy z dziadkiem w białym stoku. Dlaczego? Dlatego, że mój dziadek miał złamaną nogę i dziadek nie mógł się poruszać. I powiedzieli im, że jak dziadek wyzdrowieje, że też mają się zgłosić na wywózkę. No ale już wtedy Niemcy wkroczyli, więc dziadek z, z, z młodszą siostrą, moje mamy zostali w Białym Stoku przez całą wojnę. No i, 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 i do dnia dzisiejszego moja, moja ciotka mieszka w Białym Stoku. Mój ojciec, jak był w niewoli, cały czas szukał tej swojej ukochanej pierwszej żony. I dopiero chyba po zakończeniu wojny dotarła, dotarła wiadomość do niego we Francji, że, że ona nie żyje. Moi rodzice, tak jak chyba większość Polaków, która dotarła do, do Wielkiej Brytanii po wojnie, myślała o tym, że może kiedyś wrócą do Polski. No, ale powo powoli zaczęli tam zapuszczać korzenie, dzieci im się urodziły, zaczęły chodzić do szkoły, weszło się w to życie. Takie no, codzienne i już się do tego przywykło. Ja chodziłam do normalnej angielskiej szkoły w, w Manchesterze. W sobotę rano natomiast chodziłam do polskiej szkoły, tak jak wiele osób polskiego pochodzenia. Należeliśmy też do harcerstwa polskiego, były różne dodatkowe zajęcia związane z, z, naszą, z naszym pochodzeniem polskim. I ojciec, ja pamiętam, jak opowiadał o lwowie. Jak tęsnił za Lwowem, jak opowiadał, jakie to było um, piękne miasto, jaka tam była atmosfera, jacy ludzie byli otwarci, jakie było poczucie humoru, um, jak tam się dobrze żyło, jaka była dobra atmosfera. Um, moja babcia przyjechała w 1957 roku, trzy miesiące, żeby, żeby spotkać się znowu z, z córką um, i, i poznać wnuków. Ale co ja pamiętam, to było spotkanie mojej mamy z jej młodszą siostrą w Polsce po, po 30 latach, bo myśmy jako rodzina po raz pierwszy przyjechali do Polski, to był mój pierwszy pobyt w Polsce. Ja miałam wówczas 17 lat. Mój starszy brat miał skończył już 20, on już był rok wcześniej w Polsce. I myśmy przyjechali jako rodzina w 71 roku odwiedzić rodzinę. Dla mnie to było poznanie Polski i, i rodziny w Polsce. I pamiętam, że jak jechaliśmy do, do Białego Stoku, dojeżdżaliśmy już tam do domu, no to tam już mama się denerwowała, jak to będzie. I pamiętam, jak weszliśmy do tego domu w centrum e, Białego Stoku, tam gdzie moja mama się urodziła zresztą, w tym domu. I weszliśmy do kuchni, i moja ciocia stała z jednego końca kuchni, a moja mama z drugiego końca. I patrzyły się na siebie chyba przez 10-15 minut, łzy im leciały i nic nie mówiły. No bo to ostatni raz, jak, jak, jak one się widziały, no to moja ma, e, ciocia e, odprowadzała moją mamę na, e, na dworzec na wywózkę na Syberię. Więc to było no, bardzo wstrząsające przeżycie. Ja jak przyjechałam w 71 roku do Polski, to dla mnie to było bardzo dziwne przeżycie. No Miałam 17 lat. To jest taki trudny okres dla, dla nastolatka. Dla mnie bardzo dziwne było, że wszyscy po polsku mówili naokoło i wszystkie napisy były po polsku. Myśmy przejechali samochodem do Polski i dla mnie bardzo takie. Dziwne było przejście granicy z zachodnich Niemiec do wschodnich Niemiec, gdzie były wieże, straże, żołnierze z karabinami. No, no tak jak się w filmach takich szpiegowskich widziało i, i, i myśmy to przeżywali. I pamiętam jechaliśmy przez Niemcy wschodnie i przekraczaliśmy granicę niemiecko-polską w nocy. Była burza, no i w ogóle to było jak w filmie i chociaż moi rodzice niby wracali, do swoich korzeni, do domu, to, to było wszystko takie, takie, myśmy się bali, to było takie, tak, takie straszne, no tak jak mówię, tak, tak, tak jak w filmie. No ale poznaliśmy tą rodzinę, no dla mnie to było dziwne, no to, bo to niby była moja najbliższa rodzina, mówiliśmy po polsku, ale dla mnie to była jakaś ogromna przestrzeń i, i przepaść między nami, bo myśmy się wychowali w zupełnie innych warunkach, na wolności, w dobrobycie, na zachodzie. A w Polsce no, czuć było tą taką, no, to, to, tak, jakby taka, było wszystko przykryte taką chmurą um, i, i, i tak, to, takiego przygnębienia, takim, takim, no, to, to, tą komuną, tym systemem komunistycznym nie można było mówić o różnych rzeczach no, zupełnie inna była atmosfera. Korespondencja była. Ale też trzeba było uważać, co się pisze w listach, bo była cenzura, więc na tematy tam jakieś polityczne na pewno nie było żadnej mowy. Tylko pisało się o tym, co się w rodzinach dzieje, co dzieci robią, prawda, w której klasie są, gdzie tam na obozy wyjeżdżają, w ogóle co się dzieje. Więc było to, to bardziej takie, takie powierzchowne, ale bardziej, bardziej rodzinne. E, takie informacje. Wysyłało się też paczki. Moja mama bardzo często wysyłała paczki do Polski e, z żywnością, e, z ubraniem, i wiem, że w Białymstoku zawsze była wielka radość, jak, jak docierała paczka. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że ja mam korzenie polskie. Ja się czuję e, i. Angielką i Polką i dlatego, że od 90 roku przyjeżdżam bardzo często służbowo do Polski um, i czuję, że tak, że jedną stopą stoję w Wielkiej Brytanii, a jedną w Polsce i czuję się, dla mnie jest, jest trudne jak Polska z Anglią grają w, po, w piłkę nożną, właśnie za, za którą drużyną mam, mam kibicować, um, ale nie, nie wyobrażam sobie, Um, Nieprzyjeżdżania do Polski, yy, i też nie wyobrażam sobie brak kontaktów brytyjskich. I czuję, że, że mam sobie i, i duszę angielską, i, i, i duszę polską.